Okej, jest 7 rano. Właśnie wybieramy się z Grantem na English Town, na tak zwany Club Blues pojeździć. Zaraz wam pokażę E36 M3 ze swapowaną, którą będziemy jeździć. Pewnie później nie będzie czasu. Wszystko mamy spakowane. Wczoraj się nam udało skończyć swapa, więc mamy opony, mamy koła, mamy narzędzia i jest auto. W aucie siedzi nowy silnik, który przesłapowaliśmy przez ostatnie 3 dni. Jest to LS1, wyjęty z tego Firebirda. O, patrzcie, się jeleń stoi. Idzie w tą stronę. A mi się ręka trzęsie? Za dużo kawy wypiłem. A, także ruszamy. Mamy około 2 godziny jazdy. Grant ma bardzo fancy zapaszki do samochodu. Chłopaki z high quality, musicie takie ściągnąć. Przyszłam z młodą. Tam stoi jeszcze jedna, ale... Teraz jeszcze wiewiórka przyszła, patrzcie. Tankujemy auta, BMW już została zatankowana, teraz tankujemy pick-upa i jedziemy. Jesteśmy na miejscu z Grantem. Grant prowadził całą drogę. English Town. Wjechaliśmy trochę w korku, ale ogólnie po prawie niecałych 2 godzinach jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy na English Town, jesteśmy na Club Blues i pierwsze auto, które zobaczyłem w pitach, to jest moje marzenie, czyli Box Body w sedanie. Zajebiste auto. Dobre. Malibu Classic. Okej. Więc jestem na Club Blues. Kolejne z marzeń udało się spełnić. Jestem niesamowicie podjarany wszystkim. Wygląda to tak jak na filmach. Chłopaki są mega wychillowani, czy są ich motory. Motocykle nie było. Bez tego mocno trafił. Będę starał się coś nakręcić, zobaczymy jak mi wyjdzie. Auto przeszło inspekcję, jest gotowe do jazdy. Czekamy na naszą turę, żeby wjechać na tor. Ponieważ jeździ się tu turami, wszyscy uczestnicy są podzieleni na stopnie zaawansowania.
są ci, co zaczynają, ci, co już coś jeżdżą, jeżdżą na kolejnej trasie i osoby, które już były wcześniej i twinują, są w kolejnej z grup. Jest około 80 uczestników. Na tą chwilę tyle, co mogę powiedzieć. Patrząc na to z boku, to przejazdy tych fałek wyglądają bardzo nie... nudnie po prostu. Nieekscytująco. Nawet 350 jak jedzie, to wygląda dziwnie. Oho, jest i pod wody. Rzucaniem, miotaniem jak szatan. Marzy! Nie wiem, zdecydowanie wolę te z klapą z tyłu niż te ścięte. Te ścięte mi się w ogóle nie podobają. Kolejną rzeczą, dla której zawsze chciałem odwiedzić Klabrus, która mnie bardzo nurtowała, była ta stodoła, którą zaraz wam pokażę. Widzieliście na pewno na wielu filmach stąd, która wygląda tak. I tak, będąc tutaj przez cały dzień, możecie kupić alkohol legalnie, jeżeli macie więcej niż 21 lat i pokażecie dowód. W stodole jest cholerę różnych dziwnych rzeczy. I ogólnie, jeżeli impreza jest dwudniowa, tak jak ta, my zostajemy tylko na dzisiaj, to w nocy jest tutaj grupa impreza. Tak to wygląda. O, mogę podejść do ściany? Chłopak się ewidentnie wystrachał, ale tutaj jedzie napalony, więc może się uda. No, też odpuścił. O, to może muszę. Da radę? Tak to tutaj wygląda. No i ogólnie w całych Stanach te traki, które są po prostu zarąbiste. W Teksasie przez 3 dni jeździłem F250.
z long bed, czyli z długą paką. I było to chyba najbardziej traumatyczne przeżycie w moim życiu. Nie podobało mi się nic za nic. Auto nie skręcało. Nie dało się tym zaparkować. Trzepało tym niemiłosiernie. Paliło dużo, pojemność bodajże 7-6 litra fordowski silnik diesla. I co? I tyle. Gręć się chilluje, przygotowuje do przejazdu. Dzięki której mogę wsiąść na fotel pasażera, a później może będę mógł też pojeździć. Także wsiadamy z Grantem w auto i zaraz będziemy jeździć. Patrzcie na to. Woo! Can you see this? Oh. Good luck charm? Good luck charm from Japan. Okay. Yeah. It's hot. Yeah, it is hot. Marco. The seats brand, Bimarco, yeah. They are a Polish brand. Yeah. They are made. Oh, are they? Yeah. Our cars feels like really stable. Yeah, it's good. Thank you.
wracamy do kałuży, żeby schłodzić opąki trochę. Zajebista sprawa schłodzeniem opon. I really like this pan. Yeah, it's nice, right? This is cool. Ciężko to zdiagnozować, ponieważ raczej jest stary czujnik ciśnienia na silniku, a wskaźniki są inne. Tego raczej nie przekładaliśmy, nie przypominam sobie. Więc tak, na poprzedniej sesji mieliśmy przygodę i wypadł nam cały dolot powietrza, którego nie ma, jak widzicie. Na szczęście wtyczki są całe, cieszone są. Grand je gdzieś tu dał. Tu jest, wtyczki są całe, więc jest tyle dobrze. I musimy czekać do końca tej sesji, która teraz trwa, żeby odzyskać dolot. Chłopaków z Front Street, które wyglądają mega zajebiście i są właśnie kopiami auta Naokiego w Japonii. Mega zajawa. Klatka, kubły, pasy, skrzynka w bagażniku. Co ciekawe, są wysterowane na, ten jest na Apexie, drugi chyba też, tego mi się wydaje. Więc typowo po japońsku. Ten ma ten popieprzony fotelik w panterkę. Z tyłu seryjna kanapa. A tu jest auto Johna Strombacka, kierowcy Formuły 1. To jest jego taki practice car, którym się tutaj bawi. Ogólnie auto mega daje radę, podoba mi się bardzo.
okej. Okay. You see it? Zrobiła się lekko owalna rura, taka typowo NASCARowa. It's a NASCAR pipe now. I know. Like, you know, this front crazy. Just right here? Yeah. Because I have my hood off. Jeszcze próbujemy to poskładać. Taka perełka śliczna jest. Yummy. Mega zajawa. Zmieniliśmy opony i wracamy na tor. Jest dobrze. Ma się tak, że gdybyśmy my zrobili takie coś u nas, to byście nas chyba wszystkich pozabijali, albo byśmy kogoś pozabijali. Thank you for the hamlet. Yeah, you're welcome. Thank you very much. Jazda podzielona jest nie dość, że na grupy, tak jak wspominałem wcześniej, czyli są tacy, którzy zaczynają, którzy coś tam jeżdżą i ostatnia, którzy trenują. Sprawa wygląda tak, że pierwsze grupy mają godzinę 15 w sesji, a grupa, która jeździ twiny, czyli ta, w której myśmy byli z Grantem, jeździ 45 minut i na cały dzień mieliśmy przewidziane 3 sesje jazdowe po 45 minut i teraz wyszło, że mielibyśmy czekać prawie 2 godziny 15 na kolejną sesję. Za 2 godziny 15 będziemy w domu i po prostu będziemy pakować auto na lawetę i wracamy, więc wjazd kosztował od kierowcy $180, więc możecie sobie to przeliczyć, jak to wychodzi cenowo. Club Luz fajne, ale minimum na 2 dni, żeby w ogóle coś z tego skorzystać. W
wtedy jeździ się też dłużej w nocy, ale wtedy jest też dużo więcej kierowców, więc czekania będzie jeszcze więcej niż teraz. Więc wszystko jest takie mocno średniawe. Więc chyba lepsze jest hotlapowanie na Sedius czy Next Level niż jazda tutaj. Już nie wspomnę o Ebisu, to jest w ogóle inny temat. Więc my z Grantem pakujemy BMW na lawetę i będziemy wracać. No, tak jak wspomniałem wcześniej, ja gdybym chciał jeździć, okazało się, że nie mogę dopłacić do biletu Granta, muszę kupić osobny bilet, który w tym przypadku byłby bzdurny, ponieważ ja jedynie bym chciał też twinować, więc nie byliśmy w stanie podzielić samochodu na pół, jeszcze na 45 minut na pół, więc w ogóle to ten pomysł upadł na samym początku. Więc następnym razem na pewno jak przyjadę, to będzie coś innego wykombinowane, żebyśmy mogli pojeździć razem. Szkoda, że event na Pocono Raceway nie wypalił, bo to miało być 3 dni, czyli piątek, sobota, niedziela. Grubego upalania impreza tak, ale z powodów rodzinnych i innych musiała zostać wywołana w tym tygodniu, ponieważ głównemu organizatorowi bodajże umarła mama na raka i tam cała drama się potoczyła. Więc jak gdyby została odwołana, mieliśmy tam być teraz. Szkoda, no tak to działa niestety. Także będę się żegnać tym oto akcentem z Inuish Town, z Club Luz. Pierwsze wrażenia pozytywne, myślę, że nie pierwszy, nie ostatni raz będę tutaj. Grant kupił sobie takie obrane jabłuszka i na czubku tych jabłuszek było masło orzechowe, żeby sobie te zdrowe jabłuszka pomaczać takim niezdrowym masełku orzechowym. America!